Czy w naszych portfelach będzie więcej pieniędzy? To pytanie zadam dzisiaj mojemu kolejnemu gościowi. Piotr Palutkiewicz, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, witam serdecznie, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Czy 2021 rok przyniesie nam więcej pieniędzy w naszych portfelach? Płaca minimalna wzrasta. To już pierwsza dobra informacja, czy jednak nie? No to pytanie, czy będziemy mieli więcej pieniędzy w portfelach, byłbym bardzo ostrożny, żeby powiedzieć, że tak. Po pierwsze, nawet jak wzrośnie płaca minimalna, nawet jak nasze zarobki wzrosną prawdopodobnie o 4, może w optymistycznym scenariuszu o 5%, to i tak inflacja zje zdecydowaną większość z tego przyrostu. Trzeba pamiętać, że niestety pojawiły się nowe podatki. Zaraz ruszymy wszyscy na zakupy, więc też ceny powinny podskoczyć, które teraz są właśnie wstrzymywane przez to, że nie wydajemy tak dużo, jak byśmy wydawali w momencie, kiedy handel i nasze życie toczyłoby się bez ograniczeń. Więc jeśli relatywnie dostaniemy nawet podwyżkę, jeśli ta podwyżka nie będzie większa niż 5%, to niestety trzeba się liczyć z tym, że de facto kupimy za te pieniądze, których będziemy mieli więcej w portfelu, zdecydowanie mniej niż w roku ubiegłym. Wszystkie kobiety na początku roku nowego mówią tak, nowy rok, nowa ja, a ty mówisz nowy rok, nowe podatki. Jakie podatki? No niestety wchodzimy w ten rok z nowymi planowanymi podatkami. Już pierwszy z nich możemy doświadczać jego skutków na półkach w każdym sklepie. To znaczy napoje słodzone, energetyki, ich cena zdecydowanie wzrosła przez opłatę cukrową, de facto podatek cukrowy, który tak jest nazywany. To może nam wyjdzie na zdrowie akurat. No nie wiadomo, czy nam wyjdzie na zdrowie, bo nawet jak ograniczymy, znaczy to może by wyszło nawet na zdrowie, ale rząd nie tylko podwyższył podatek na cukier, ale także podwyższył na substancje słodzące w tych napojach. Więc jeśli ktoś chce napić się napoju, który jest słodki w swoim smaku i będzie chciał znaleźć odpowiednik, to niestety ten odpowiednik również podrożał. A teraz relatywnie tańszy stał się mocny na przykład alkohol, więc jeśli ktoś będzie szukał hedonistycznych rozrywek, to na pewno je sobie znajdzie. Oczywiście możemy apelować o zdrowie, o to, żeby się zdrowo odżywiać, o prawidłowe nawyki konsumenckie, ale osiąganie tego przez nakładanie nowych podatków jest nieskuteczne, co dowiodła na przykład Wielka Brytania, która wprowadziła taką opłatę kilka lat temu i nie widać tam żadnych skutków poza skutkiem obciążenia kieszeni podatnika, żeby ten podatek miał jakikolwiek wpływ na zmniejszenie spożycia słodzonych napojów. Ale tak jak powiedziałam, nowy rok, nowe ja, to w przypadku kobiet najczęściej, to może jednak będą panie przekonane, żeby po prostu pić wodę z cytryną. Polecam, bardzo dobrze działa na cerę. Ale więcej, jakie nowe podatki? Oprócz tego w drodze jest podatek cukrowy. Rośnie nam także opłata, to nie jest de facto podatek, ale wzrośnie nam także cena prądu, która jest pochodną opłat za emisję dwutlenku węgla, które także rosną, czyli to jest wzrost opłaty mocowej. Wzrosną nawet takie pospolite podatki jak podatek dla psa, który jest dopuszczony do zwiększenia jej stawki przez gminy i tutaj jest oczywiście kompetencja gminy. Pojawił się także CIT dla spółek komandytowych. Oto przedsiębiorcy od początku mówili, że jest złym rozwiązaniem, ponieważ tam de facto nie ma unikania opodatkowania, a mimo wszystko rząd był nieczuły na te apele i wprowadził podwójne opodatkowanie, czyli CIT dla spółek komandytowych. Tych podatków jest, jak dobrze pamiętam, 18 nowych. Nawet nie wszystkie jestem w stanie spamiętać. Część z nich już weszła w życie, część prawdopodobnie wejdzie. No i to jest najgorsze w tym wszystkim fakt, że te wszystkie nowe podatki, czy też opłaty, jak czasami to jest nazywane, wprowadzamy w kryzysie, czyli w okresie, w którym powinniśmy zapewnić jak największą stabilność prowadzenia działalności gospodarczej, aby odciążyć także konsumentów, bo trzeba pamiętać, że wiele z tych podatków, nawet jak opodatkujemy firmy, to zostaną one przerzucone na konsumentów, czyli na koniec zapłacimy za to my wszyscy. No czyli ale nawet jak właśnie, zobaczymy... Piotrze, sytuacja teraz, ta w nowym roku, 15 stycznia, będziemy mogli zapisać
zapisywać się na szczepienia. Czy pojawienie się szczepionki w Polsce, czy już zapoczątkowanie tych szczepień, prawie 200 tysięcy zostało zaszczepionych, czy to jest sytuacja, która również na tę strefę gospodarczą się przekłada, bo ty widzisz tutaj szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, na poprawę sytuacji przedsiębiorców, czy oni widzą tutaj również zielone światło w tunelu? Tak, patrzymy z nadzieją, nie tylko my, ale patrzą głównie przedsiębiorcy z nadzieją na to, że szczepionka pozwoli wyjść nam z tego kryzysu epidemicznego, ale to na pewno potrwa. To są jeszcze miesiące, jeśli nie kwartały, aby osiągnąć odporność stadną. No i te kwartały będą kwartałami ogromnej niepewności. Należy teraz apelować do rządu, żeby pomimo trwającego programu szczepień jak najszybciej rozmroził gospodarkę. Okazało się, że mamy spadek liczby zachorowań, że jest okienko i wzrasta wydolność, z powrotem rosną nam możliwości służby zdrowia, więc najwyższy czas, aby po 17 stycznia znosić ograniczenia branżowe, które nie dotykają tylko tych branż, które są zamknięte. To one także mają wpływ na branże powiązane, a naprawdę ze zwykłą restauracją kooperuje kilkanaście różnych branży, których zupełnie byśmy się nie spodziewali. Od grafików, poprzez wystrój wnętrz, poprzez transport. Ten kryzys w dłuższym okresie, jeśli będziemy trzymać gospodarkę w takim zamknięciu jak teraz, będzie przelewał się na kolejne branże i o ile jeszcze nawet teraz wielu z nas nie poczuło tego kryzysu poprzez utratę pracy, ponieważ bezrobocie nie skoczyło nam tak drastycznie, tak niestety dłużej działać nie można i powinniśmy jak najszybciej powrócić do normalnej rzeczywistości z zachowaniem wszystkich standardów epidemicznych, czyli ten dystans, dezynfekcja, maseczki i teraz także szczepienia. Powinniśmy korzystać z tych rozwiązań, aby mieć ten kryzys jak najszybciej za sobą. Wicepremier Jarosław Gowin mówi o tym, że to on będzie na pewno rekomendował uwolnienie handlu od 18 stycznia. To on również odpowiada za Ministerstwo Rozwoju. Przynosi nam kolejne informacje o tym, że są pomoce, kolejne tarcze i tak dalej, i tak dalej. Tylko na koniec, na początku tego 2021 roku, kiedy jesteśmy po bardzo trudnym roku, jeśli chodzi o gospodarkę, czy to wystarczy? Czy ty widzisz, że to cokolwiek pomogło? Czy jednak te firmy się po prostu będą musiały doprowadzić do dobrej sytuacji finansowej jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy? Po pierwsze, z jednej strony dobrze, że jest zapowiedź, że prawdopodobnie będzie liberalizowane, znaczy będzie rozmrażany handel. Złą wiadomością jest to, że tylko handel na razie usłyszał takie pozytywne przynajmniej sygnały. Tu trzeba rozmrozić naprawdę branżę fitness, branżę hotelarską, zwykłe stoki narciarskie, wspomniany handel. Jest szereg branż, które tylko na to czekają. Gastronomia, która najdłużej jest w tym zamknięciu i już na naszych ulicach widzimy skutki tego zamknięcia, to znaczy powstają, czy pojawiają się puste lokale, w których jeszcze niedawno żyło miejskie, czy też miasteczkowe życie. I niestety będzie trzeba poczekać prawdopodobnie kwartały, jak nie lata, zanim ktokolwiek inny pojawi się na to miejsce. Ale zatem z jednej strony dobrze dla handlu, źle dla innych branż, że tego sygnału nie słyszą. Musimy jak najszybciej rozmrażać gospodarkę i chyba uciekłem trochę od twojego pytania, przepraszam. Ja chciałam zapytać o to, czy to te tarcze wszystkie, które pojawiły się w 2020 roku, to są tarcze, które mogą satysfakcjonować przedsiębiorców, pracodawców. Czy to wystarczy, czy jednak nie? W pierwszej fali te tarcze pozwoliły nam przejść przez ten kryzys relatywnie suchą stopą. Teraz na jesieni one były całkiem w porządku skalibrowane, ale trzeba pamiętać, że do dnia dzisiejszego jeszcze przedsiębiorcy nie zobaczyli środków z tych tarcz, ponieważ ciągle czekamy na zatwierdzenie przez Komisję Europejską tych instrumentów wsparciowych. Trzeba też pamiętać, że nawet jak te tarcze okażą się pomocne, to i tak przyjdzie nam wszystkim za nie zapłacić. To nie jest tak, że te pieniądze nie wzięły się znikąd, że to są pieniądze rządu, które on wszystkim wręcza. To są pieniądze podatników, to jest zadłużenie publiczne, które zostanie wygenerowane. Wiele z tych subwencji, kredytów będzie trzeba spłacać. To jest naprawdę zbiór naczyń powiązanych i nawet, czyli podsumowując, nawet jak te tarcze będą skuteczne, to i tak będziemy ponosić w kolejnych latach, jak nie dziesięcioleciach, koszty spłacenia tych wszystkich instrumentów, pomocowych, które teraz emitujemy. 18 stycznia pytanie, czy będzie uwolniona branża chociażby turystyczna. Jeżeli nawet
to czy te ostatnie tygodnie zimowe, no w górach ona jeszcze trochę potrwa, ale w innych miejscach w Polsce nie, wystarczą, aby podreperować ten budżet turystyczny, który kwitł właśnie w sezonie zimowym? Może być trudno. Ja mam teraz taką przyjemność, bądź nieprzyjemność, nie chcę widzów drażnić i ciebie również, ale jestem w chwili obecnej w górach, oczywiście pełni legalnie, nie w hotelu, w prywatnym domu i muszę powiedzieć, że to będzie ciężki rok. Jestem zakopany w stolicy polskich gór i patrząc na pustki, które są tutaj na ulicach, z wielką obawą patrzę, jak miejscowi przeżyją ten nadchodzący rok. I to dotyka wszystkich turystycznych miejscowości. Pozbawienie nawet zwykłych ferii. Trzeba pamiętać, że ludzie z tych terenów żyli właśnie z tych kilku tygodni ferii i to pozwalało im zbudować poduszkę finansową, z której żyli przez cały następny rok. I nawet jak odmrozimy po 17 stycznia stoki narciarskie, hotele, to i tak to będzie dotkliwa strata dla całej tej branży, dla całych tych wszystkich miejscowości pogranicza głównie południowego naszego kraju. I trzeba pamiętać, że często to są tereny, które już ekonomicznie sobie zawsze radziły gorzej. Tu nie ma wielkich zakładów produkcyjnych, tutaj nie ma wielkich usług finansowych jak w miastach. Tutaj te tereny żyją z turystyki i to naprawdę przez cały ten rok i co może wpływać także na kolejne lata, mieszkańcy tych terenów będą się borykali z problemami finansowymi i to jest niestety jeszcze bardzo na sam koniec, czy wobec zaistniałej sytuacji ostatniego roku, również i całej pandemii, czy coś zmieni się w kontekście umów tak zwanych śmieciowych, czyli umów nie o pracę, tylko umów o dzieło i na zlecenie? Ja bardzo nie lubię tego określenia umów śmieciowych. To są umowy cywilnoprawne, które są pełne prawne w naszej gospodarce. I dlaczego, tak króciutko, dlaczego one są tak popularne? One są tak popularne, ponieważ koszty opodatkowania pracy są tak wysokie. Kodeks pracy jest tak sztywny i mało elastyczny, że przedsiębiorcy i pracownicy szukają innej, alternatywnej formy zatrudnienia i właśnie znajdują je w tych umowach cywilnoprawnych. I co się dzieje w tym roku? W tym roku rząd znowu dokręcił małą śrubeczkę w zasadach korzystania z umów. Mowa tutaj o umowach o dzieło. Będzie trzeba zgłaszać tę umowę do ZUS-u. Więc znowu mamy jakieś utrudnienie małe biurokratyczne z korzystania z tych elastycznych form zatrudnienia, tym bardziej, że umowa o dzieło dotyczyła części twórców, osób bardzo często zawodów kreatywnych, zawodów naukowych, więc trzeba się niestety spodziewać, że będą większe wymogi w zatrudnianiu pracowników, w podejmowaniu tej działalności, więc z jednej strony może to trochę zniechęcić niektórych do podejmowania takiej umowy, a po drugie, nawet jak będą potrzebować takiej umowy, to mogą być skłonni wejść w szarą strefę, czyli po prostu tej umowy nie zgłoszą i nie zapłacą podatku, który być powinien zapłacony. Więc to jest, myślę, że dobre podsumowanie tej całej naszej rozmowy. Że niestety, pomimo, że mamy jeden z głębszych kryzysów ostatnich dekad, tak zamiast takich pozytywnych sygnałów widzimy ciągle takie małe dokręcanie śruby, nowe podatki, nowe obciążenia biurokratyczne. A apelujemy, związki zawodowe i przedsiębiorcy, i obywatele, i firmy, o to, aby zapewnić im pewną przewidywalność prawa, pewne prawne i podatkowe ulgi, które pozwoliłyby nam wszystkim wyjść z tego kryzysu. I myślę, że o to powinniśmy apelować. Ja mam nadzieję, że wszyscy za chwilę pokonamy pandemię i będziemy już po prostu wrócić do naszej normalności. Bardzo dziękuję. Piotr Polutkiewicz, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, dziękuję. Był Państwa i moim gościem. A ja Państwu dziękuję za cały poranek. Mam nadzieję, że jakoś razem się obudziliśmy. Oczywiście zapraszam na godzinę 16 na program Republika po południu, a o 18.30 najważniejsze informacje. Do zobaczenia.